Witajcie na drugiej sesji w gabinecie doktora Nerwicy. Bardzo się cieszę, że jesteście. I tak, ja wiem, że obiecałem, że będę mówił trochę o diagnostyce, o objawach. O tym zdążymy powiedzieć. Natomiast bardziej tutaj zaintrygowały mnie odpowiedzi na to zadanie terapeutyczne, że prosiłem, że żebyście napisali, po czym poznacie, jak terapia skończy się sukcesem. I tutaj bardzo ważna rzecz. Dużo jest takich odpowiedzi. No, po tym, że będę szczęśliwa, po tym, że nie będę miała nerwicy, po tym, że nie będę miał tego czy tamtego. Słuchajcie, bardzo, bardzo ważna rzecz. To są za ogólne sformułowania, po pierwsze, a po drugie. Trudno jest e, tak zrobić, żeby dążyć, żeby czegoś nie było. Nasz e, mózg jest tak skonstruowany i nasze działanie jest tak skonstruowane, że e, raczej musimy się skupić na tym, co będzie w zamian. Tak? Czyli nie, że nie będę czuł lęku, tylko no, co będę robił, jak będę odważny. Ja wiem, że to brzmi e, e, troszeczkę na razie paradoksalnie niezrozumiale. Postaram się to wszystko krok po kroku wytłumaczyć. Z takich organizacyjnych rzeczy, to te wszystkie sesje będą na playlistie dostępne na YouTube. Tak, tytuł tej sesji to jest, te, tej listy to jest sesje. Potem będzie druga playlista animacje, gdzie będą animowane schematy, które będą uzupełniały te sesje, tak, żeby można było to sobie bardziej zobrazować. I trzecia playlista to będzie takie, takie gadanki, czyli to będą moje takie różne filmiki zebrane, gdzie ja będę na różne tematy sobie mówił, które mnie interesują, terapeutyczne, około terapeutyczne, życiowe. Takie też różne ciekawostki do przesłuchania, do przejrzenia. Także wracając do tego zadania terapeutycznego. I, i wyobraźcie sobie coś takiego. Po czym ja poznam, że terapia skończyła się sukcesem. Zakończyła się sukcesem, tak? Wyobraźcie sobie, że jesteście po terapii, że jesteście, że funkcjonujecie tak jak chcecie. Jak wygląda wasz dzień? Tak, wyobraźcie to sobie. Yy, na przykład wstajecie, co robicie? Tak? Tutaj ten poziom właśnie, to co powiedziałem, poziom zaczynamy od poziomu behawioralnego. Yy, będzie animacja taka, która pokaże zależność myśli Zachowania, emocji i różnych innych rzeczy, tak? Ja to wrzucę i wtedy dopiszę, że to jest do sesji drugiej, tak? Żeby pokazać tą zależność, bo to jest tak, że jeżeli zmienimy zachowanie, to zmienią się też myśli i zmienią się emocje. I najprościej po prostu jest zmienić zachowanie, czyli na tym poziomie, Zajm zajmijmy się na razie poziomem behawioralnym, tak? Czyli zmiany zachowań. Y Potem się zajmiemy tymi innymi poziomami. Natomiast jeśli wyobraźcie sobie taką sytuację, że jeśli prosty przykład, chcę być odważniejszy, tak? Załóżmy, że, 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 że nie chcę czuć lęku, czyli chcę być odważniejszy, bardziej odważny. I teraz tak, no trudno jest wstać i być bardziej odważnym. To jest niemożliwe, no bo ja, ja nie znam, ja nie znam takich zaklęć, nie wiem, jakichś sposobów, żeby tak zrobić, pyk, zaczarować, prawda, przyłóżcie ręce do, do ekranu i będziecie pozbawieni lęku. No Nie, nie ma czegoś takiego. Kaspirowski jakoś nie bardzo. Yy, natomiast jeśli ja się zacznę zachowywać odważniej, tak, czyli zrobię jakiś krok odważniejszy, to moja odwaga w, wtórnie wzrośnie, tak? Czyli y, też y, to, stąd to, co y, wiele o, osób y, to, co pi, napisało, to są skutki zmiany, a nie zmiana, tak? To jest bardzo ważne, żeby odróżnić zmianę od skutków zmiany, tak? Czyli umawiam się ze sobą na przykład, że robię coś inaczej i patrzę, jak ja się czuję jak ja, co, co ja myślę, wtedy, i tak dalej. Tak? Jeżeli coś działa, to robię tego więcej. Jeżeli nie działa, to przestaję to robić i próbuję coś innego. tak, yy, Dlatego proszę, żebyście na przykład za założyli sobie taki zeszyt i pisali też tutaj yy, w komentarzach, na co się konkretnie ze sobą umawiacie do zmiany następnego dnia. Tak? Zacznijmy od tego poziomu behawioralnego, zachowania, zmiany zachowania, czyli od najprostszej, najprostszej rzeczy. Tak? Czyli takie jest zadanie. Na co ja się umawiam, na jaką drobną zmianę, która jest poza strefą mojego komfortu, następnego dnia. Czyli na przykład, jeżeli na przykład wstaję rano i odczuwam lęk, to na przykład w, yy, i zwykle na przykład ten lęk celebruje leżąc to na przykład umawiam się ze sobą że bez lenu co by się nie działo to wstaję i na przykład robię sobie kawę dobrą tak przełamując ten lęk tak bo tu musi być wyjście ze strefy komfortu nic nie da się zrobić niestety i zmienić yy, bez wyjścia ze strefy yy, komfortu Także do tego Was gorąco namawiam i czekam na te konkretne Wasze zadania, i oczywiście na pochwalenie się tym, co Wam się udało, tak? Na Wasze drobne zwycięstwa, bo pamiętajcie, że drobne zwycięstwa. Składają się na duże zwycięstwo, tak? Nie da się zrobić rewolucji, tylko trzeba to robić ewolucyjnie, tak? Czyli krok po kroku, wychodząc ze strefy komfortu, w takiej pełnej wyrozumiałości dla siebie, natomiast no, kochając siebie, ale będąc też konsekwentnym w tych zmianach, tak? Czyli trzeba wytrwać w dyskomforcie i wprowadzić zmiany żeby ona działała i to no, mogę potwierdzić jako doktor Nerwica i tutaj się wesprzeć moją asystentką Magister Fifi, która też to potwierdza i będzie nam pomagała często też prowadzić sesję. Pozdrawiam Was serdecznie.